Dzień dobry Państwu, witam w programie Kawa z Prawnikiem. Dzisiejszy temat to najmy. Skupimy się na najmach mieszkaniowych, a o to, jakie są prawa i obowiązki zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Pytam mojego gościa, panią mecenas Annę Sieczkę. Witam pani Anno, witam pani mecenas. Pani mecenas, zacznijmy od tego, jak powinna wyglądać i czy w ogóle jest konieczna dobrze skonstruowana umowa najmu lokalu mieszkaniowego. Wszystko zależy od tego, na jaki okres zawieramy taką umowę. Jeżeli zawieramy okres najmu do miesiąca, to wtedy nie ma takiego obowiązku. Chyba że wybieramy szczególną formę najmu, jakim jest najem okazjonalny, to wtedy każdy okres, na jaki zostaje zawarta, musi być to umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Mhm. Jeśli chodzi o samą umowę najmu, no to oczywiście naszym obowiązkiem jest dobre oznaczenie stron. Tak, czyli to jest wynajmującym, kto jest najemcą, wskazanie adresu zamieszkania, zameldowania, wskazanie numeru PESEL, który przy ewentualnych roszczeniach może być nam pomocny i innych ewentualnych danych. Oprócz oznaczenia stron musimy też również zawrzeć oznaczenie lokalu, który będzie przedmiotem najmu. Oprócz tego dobrze byłoby wskazać, na jaki czas jest taka umowa zawarta, jakie jest wynagrodzenie za najem mieszkania, czy to wynagrodzenie obejmuje również czynsz i inne pochodne. I czy ewentualnie zawieramy informacje dotyczące okresu wypowiedzenia, bowiem należy pamiętać, że w przypadku najmu na czas określony, jeżeli nie zawierzemy okresu wypowiedzenia, to w takim przypadku taka umowa rozwiązuje się dopiero z momentem zakończenia. Mhm. Warto również dookreślić prawa i obowiązki stron w umowie najmu. Kodeks pracy czy też ustawa o lokalach mieszkaniowych reguluje to w pewien sposób. Niemniej jednak my możemy zawrzeć swoje regulacje i wskazać, jakie konkretnie obowiązki ma wynajmujący, a jakie konkretnie obowiązki ma najemca. Jeżeli te obowiązki i prawa nie są stricte wskazane w umowie, one wynikają z ustawy o lokalach mieszkaniowych, zasobie gminnym. Mhm. Jakie są, tak w przybliżeniu, obowiązki wynajmującego, czyli właściciela najczęściej? Tak, właściciela, lokalu. Dokładnie. Pierwszym podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest wydanie lokalu w takim stanie, aby można było z niego korzystać. Mhm. Kolejnym obowiązkiem wynajmującego jest utrzymywanie takiego lokalu w stanie pozwalającym zamieszkiwać. To nie jest tak, że najemcy obowiązują dokonywanie napraw wszystkich rzeczy, które znajdują się w mieszkaniu. Najemca ma tak naprawdę obowiązek dbać o to, o malowanie ścian, o podłogi, o armaturę, takie podstawowe rzeczy, z których korzysta. Natomiast jeśli chodzi o instalację, jeśli chodzi o elektrykę, to już ciąży na wynajmującym. I on musi dopilnować tego, żeby to umożliwiało korzystanie z mieszkania. Również obowiązkiem wynajmującego jest poinformowanie najemcy o ewentualnej podwyżce czynszu. Taką podwyżkę zgodnie z przepisami wynajmujący może dokonywać raz na pół roku za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy czym to obostrzenie nie dotyczy najmu okazjonalnego, ponieważ kwestia podwyższenia czynszu musi być uregulowana w umowie. Jeżeli my nie zawrzemy takich uregulowań w umowie, to wtedy wynajmujący nie może nam podwyższyć czynszu. Tak w skrócie to by były takie główne obowiązki wynajmującego. Jak to jest z obowiązkami najemcy, czyli tej drugiej strony? Oczywiście podstawowym obowiązkiem najemcy jest dokonywać opłaty czynszu zgodnie z zawartą umową, bądź też zgodnie z przepisami ustawowymi. Kolejnym obowiązkiem najemcy jest oczywiście dbanie o lokal, o te podstawowe rzeczy, które się znajdują w lokalu. Czyli jeżeli my z tego lokalu korzystamy, coś zniszczymy, to naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby to doprowadzić do stanu taki, jaki był wcześniej. Kolejnym obowiązkiem najemcy jest ewentualne poinformowanie wynajmującego o ewentualnym podwynajmie, ponieważ nie zawsze wynajmujący może się na to zgodzić. A to nie powinno być uregulowane w umowie, pani mecenas? Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że najemca może podnajmować lokal, o ile nie sprzeciwia się temu wynajmujący. Mhm. Nie zawsze każda strona zawiera to w umowie. Mhm. Jeżeli tego nie zawrze, no to oczywiście musimy wystąpić jako najemca do wynajmującego o uregulowanie tej kwestii. Mhm. Czyli nawet jeżeli nie ma tego w umowie,
najemca nie może bez wiedzy właściciela. Nie może. Jest to okoliczność, na którą wynajmujący się niekoniecznie musi godzić i może sobie, tak powiem, z tego tytułu zażądać bądź anulowania takiej umowy, bądź też może to podciągnąć pod kwestię rażącego naruszenia obowiązków najemcy i może dać opuszczenia lokalu. Jakie są podstawowe prawa wynajmującego? Jeśli chodzi o podstawowe prawa wynajmującego, to oczywiście chodzi o prawo do wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, która stanowi jego własność. Wynajmujący ma również prawo wejść do lokalu w celu naprawy urządzeń znajdujących się w środku oraz ma prawo do przeglądu stanu technicznego. Niemniej jednak takie uregulowanie powinno być zawarte w umowie. Ale wynajmujący ma prawo wejść w każdym momencie, czy nie? Wynajmujący nie może wejść w każdym momencie, ponieważ może się narazić na zarzut naruszenia miru domowego. Mhm. Wynajmujący powinien poinformować najemcę o konieczności dokonania oględzin urządzeń technicznych. Ewentualnie w sytuacji, kiedy najemca do nas dzwoni, że są pewne, że coś się dzieje, że musimy coś naprawić, no to wtedy musi nas puścić do lokalu, żebyśmy mogli dokonać bądź zabezpieczenia, bądź naprawy tego, co się uszkodziło. Mhm. A jak to jest w sytuacji, pani mecenas, kiedy na przykład zalewa mieszkanie, a najemcy nie ma na miejscu? Czy ten wynajmujący w takich sytuacjach niebezpiecznych, prawie że można powiedzieć, może skorzystać z własnego klucza do mieszkania i jednak generalnie wejść? Powinno to wyglądać w ten sposób, że powinno to się odbywać komisyjnie, czyli ewentualnie administrator budynku bądź też w asyście policji dokonuje się wejścia do mieszkania w celu zabezpieczenia zalania innych mieszkań. Mhm. Pani mecenas, co to jest najem okazjonalny? Najem okazjonalny jest to instytucja, która została w 2009 roku wprowadzona do ustawy o lokalach mieszkalnych. Jest to umowa, no w sumie podobna w swoim kształcie do umowy najmu, niemniej jednak nakłada pewne obowiązki zarówno na wynajmującym i najemcy i została stworzona po to, żeby uchronić się przed postępowaniem eksmisyjnym, ułatwić eksmisję wynajmującemu. Najem okazjonalny przede wszystkim polega na tym, że musimy sporządzić umowę w formie pisemnej i do tej umowy zawierane jest oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz załączamy dodatkowo oświadczenie o zastępczym lokalu, zgodę właściciela zastępczego lokalu na to, że najemca może tam przebywać. I tak w przypadku, gdybyśmy wypowiedzieli umowę najemcy, to w takiej sytuacji najemca nie może się bronić tym, że ma prawo do lokalu socjalnego bądź lokalu zastępczego. Oczywiście takie oświadczenie, że ten lokal zastępczy socjalny nie przysługuje, również powinno znaleźć odzwierciedlenie w umowie. Mhm. I taka umowa w formie pisemnej z tymi wszystkimi oświadczeniami, o których wspomniałam, musi zostać zgłoszona w terminie 14 dni do Urzędu Skarbowego. W innym przypadku taką umowę nie traktuje się jako umowę najmu okazjonalnego, tylko zwykłego najmu. I taka umowa nie korzysta z przywilejów przewidzianych przez przepisy prawa. Mhm. Czy tak naprawdę de facto to ma na celu troszeczkę pomóc wynajmującemu? Pomóc wynajmującemu. Powiedzmy sobie szczerze, nieuczciwymi najemcami, tak, dokładnie. Którzy nie płacą i nie chcą opuścić lokalu. I nie chcą opuścić lokalu i też wychodzi naprzeciw wynajmującemu z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy gminy nie dysponują dużą ilością lokali socjalnych czy też lokali zastępczych, więc żeby taki wynajmujący nie czekał długo, ale też żeby urzędy uchroniły się przed odszkodowaniem za brak wskazania lokalu socjalnego, została wprowadzona właśnie taka instytucja. W konsekwencji tak naprawdę tych wprowadzeń 21 kwietnia weszła ustawa nowelizacyjna, która zniosła nam obowiązek wskazywania w terminie 6 miesięcy przez urzędy lokalów zastępczych. Więc w przypadku, gdy zawieramy normalną umowę najmu, mamy znaczne utrudnienie z eksmisją najemcy, który nie jest rzetelny i nie płaci za wynajem. Mhm. Także warto skorzystać z opcji najmu okazjonalnego, aczkolwiek wiadomo, że nakłada on pewne obowiązki, trzeba się udać do notariusza. Mhm. Sama umowa nie musi być w formie aktu notarialnego. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które jest załącznikiem, natomiast już musi. Czyli to wygląda tak, że podpisujemy normalną umowę najmu z najemcą
I te dokumenty zanosimy do notariusza i notariusz już jakby... Znaczy nie musimy zanosić do notariusza, wystarczy, że udamy się do notariusza, najemca właściwie uda się do notariusza i złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, czyli o dobrowolnej eksmisji i w tym oświadczeniu zawrze informacja o lokalu zastępczym, do którego ma prawo oraz o tym, że zrzeka się lokalu zastępczego podsocjalnego wskazanego przez Urząd Gminy bądź też przez wynajmującego. Czyli i wtedy w takiej sytuacji, kiedy najemca no, zalega z czynszem i mimo wezwań do zapłaty, bo to jest chyba też obowiązek wynajmującego. Tak, jak to jest, w przypadku najmu okazjonalnego to jest bardzo istotne, żebyśmy wystosowali odpowiednie wezwanie do opróżnienia lokalu z uwagi na wypowiedzenie umowy najmu. Wynajmujący musi nam dać 7 dni na to, żebyśmy mogli taki lokal opróżnić. Jeżeli my się nie zastosujemy do tego, to wówczas takie wypowiedzenie umowy najmu łącznie z wezwaniem do opróżnienia lokalu i z aktem notarialnym składamy do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. I mając takie oświadczenie, możemy swobodnie udać się do komornika, który pomoże nam wyeksmitować niechcianego lokatora. Czy w takiej sytuacji, przy takim zestawie dokumentów, ta klauzula o nadaniu wykonalności trwa długo w sądzie? Przepisy przewidują termin 3-miesięczny na nadanie klauzuli wykonalności. W każdym sądzie wygląda to różnie. No tak. W jednym sądzie może to być miesiąc, ale znam też przypadki, kiedy sąd dość zwleka z taką sytuacją i nadanie tej klauzuli trwało około pół roku. Ale wówczas możemy wystąpić ze skargą na przewlekłość z żądaniem odszkodowania i wówczas sąd ma obowiązek wykonać natychmiast czynność, o którą wnioskowaliśmy. Pani mecenas, a co w przypadku, kiedy nie ma tej umowy najmu okazjonalnego, wynajmujący rzeczywiście no, ma problem z nieuczciwym najemcą. Czy są jakieś sposoby na to, żeby pozbyć się go no, z własności wynajmującego? To jest taka ciężka sytuacja. To jest dość trudna sytuacja, ponieważ trzeba pamiętać, że najemcy przysługuje tak zwane prawo posiadania i w przypadku, gdyby wynajmujący chciał siłą wejść do lokalu, to taka osoba może zgłosić na policji naruszenie miru domowego. W związku z czym zostaje nam tak naprawdę droga prawna, czyli wezwanie do opróżnienia lokalu, tak zwana eksmisja. Występujemy do sądem z pozwu. Osoba najemca, która jest stroną pozwaną, może wystąpić o to, aby sąd zawezwał Urząd Gminy do postępowania w celu wskazania lokalu zastępczego bądź lokalu socjalnego. I wówczas tak naprawdę na tą eksmisję, na ten termin wykonania eksmisji możemy czekać bardzo długo. Ponieważ sądy w przypadku, kiedy orzekną eksmisję i przyznadzą lokal zastępczy, to wtedy czekamy na gminę. Jak już wspomniałam wcześniej, gmina miała obowiązek 6 miesięcy na wskazanie lokalu socjalnego bądź zastępczego. Teraz, od 21 kwietnia, ten przepis został skreślony. W związku z czym na lokal zastępczy możemy czekać bardzo długo. Zostały wprowadzone przepisy odnośnie tego, że wynajmujący może wskazać sam lokal zastępczy, ale musi ponosić jego koszty. Więc warto się zabezpieczyć zdecydowanie. Pani mecenas... Tym bardziej, że spraw związanych z eksmisją i z nielojalnymi lokatorami mamy dość dużo. Najem instytucjonalny to jest podobny przepis? Można porównać tak naprawdę najem instytucjonalny do najmu okazjonalnego, bo to jest podobna sytuacja. Różnica polega na podmiocie, ponieważ wynajmującym może być tylko podmiot prowadzący działalność w zakresie wynajmu mieszkań, czyli jest to osoba fizyczna, osoba prawna, bądź inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Też zawieramy umowę w formie pisemnej. Również konieczne jest to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, ale już nie musimy wskazywać lokalu zastępczego, ale już nie musimy załączać oświadczenia właściciela tego lokalu zastępczego, wyrażenia zgody na to, że nas przyjmie. Kolejną różnicą jest termin w przypadku wypowiedzenia i żądania opróżnienia. Przy najmie okazjonalnym jest to 7 dni, przy najmie instytucjonalnym 14. I oczywiście, jeśli chodzi o najem instytucjonalny, to nie musimy zgłaszać tego najmu do Urzędu Skarbowego, ponieważ jak prowadzimy działalność, to wówczas mamy obowiązek, że tak powiem, rozliczenia się na bieżąco. I to są takie główne różnice. Natomiast idea jest podobna. Pani mecenas, jeszcze takie pytanie właściwie tutaj ze strony najemcy. Kto rozprawia się albo próbuje rozwiązać problem na przykład z uciążliwymi sąsiadami? Zarówno najemcy, jak i wynajmujący mają takie uprawnienia, ponieważ najemca, który korzysta z mieszkania, może również wezwać policję.
i wskazać, że są uciążliwi sąsiedzi, ale również może zgłosić to wynajmującemu, który również ma prawo do podjęcia takich czynności. Wynajmujący odpowiada za możliwość stosownego korzystania z tego lokalu. W związku z czym, jeżeli nas wynajmujący nie poinformuje, że lokal, który wynajmujemy, jest obciążony uciążliwymi sąsiadami, którzy będą uniemożliwiali swobodne korzystanie, to na tej podstawie możemy żądać tak naprawdę rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym z takim wynajmującym. Niemniej jednak zarówno i wynajmującemu, i najemcy przysługują uprawnienia do tego, żeby podejmować czynności zmierzające do tego, żeby w danym miejscu, tam gdzie wynajmujemy lokal, żeby panował cisza, spokój, umożliwiające nam swobodne korzystanie z nieruchomości. Podsumowując, warto to wszystko bardzo dobrze sprawdzać, zarówno najemca, jak i wynajmujący, no bo potem mogą być z tego problemy, a tych zawsze chcemy. Dokładnie, trzeba pamiętać, to jest nasza własność, jeżeli my się dobrze zabezpieczymy, to my na tym skorzystamy. I warto. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Mecenas. Moim gościem była Pani mecenas Anna Sieczka. Rozmawiałyśmy na temat najmu lokali mieszkaniowych. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na kawa z prawnikiem @plock.tv.tv. Teraz już dziękuję Państwu. Do zobaczenia.